Świętego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. Siostry i bracia, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszy wieczór poniedziałkowy, 23 kwietnia. Uroczystość, wielką polską uroczystość, kiedy przeżywamy narodziny dla nieba świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Siostry i bracia, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej dzisiejszej Eucharystii, zechciejmy najpierw przeprosić Pana za wszystkie nasze grzechy. Mszę Świętą ofiaruję w intencji chorego księdza Grzegorza, przebywającego w szpitalu, aby Pan Bóg darował mu zdrowie, aby dał mu jeszcze wiele tego zdrowia, bo jest młodym kapłanem, aby mógł mu jeszcze przez wiele, wiele lat służyć. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boże, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty umocniłeś nasz naród polski w wyznawaniu Twojego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha biskupa. Spraw prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, stawiał się teraz za nami w niebie,
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Po swojej męce Jezus dał apostołom wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym, a podczas wspólnego posiłku kazał im odchodzić, nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście od niej ode mnie, Jan chrzcił wodą, a wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwałę, i chwilę, które Ojciec ustanowił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty wstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Gdy Pan odmienił losy Syjonu, wydawało nam się, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Mówiono wtedy między poganami: wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i ogarnęła nas radość. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Odmień znowu nasz los, Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeżeli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania, pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze pozostawać, zaś w ciele to bardziej dla nas konieczne. A ufny w to wiem, że pozostanę. I to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie przeze mnie, przez moją ponowną obecność u was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, gdy tu przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. A właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla was zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa. Nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście,
a o jakiej u mnie teraz słyszycie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, straci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na wieczne życie. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Siostry i bracia, uroczystość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona naszego polskiego narodu, znakomicie i pięknie wpisuje się w tym roku w tydzień modlitw o święte powołania kapłańskie, które rozpoczęliśmy w dniu wczorajszym, przeżywając niedzielę dobrego pasterza. To z pewnością jest niezwykły czas, ale jakże jest wielka potrzeba tego, by Bóg pozwolił podreperować nasze ludzkie serca i umysły z czegoś, co można by porównać do letargu, do takiej niemocy duchowej. Byśmy zaczęli rozpoznawać w swym sercu głos Bożego powołania. W szczególności ci młodzi i starsi mężczyźni, do których Bóg nieustannie puka i kieruje swoje słowa powołania, mówiąc: pójdź za mną. To prawda, że żyjemy w XXI wieku, w trudnym czasie, ale te trudne czasy, siostry i bracia, były zawsze. Bo przecież ten święty męczennik i biskup nie żył w czasach idealnych, znakomitych dla rozwoju ewangelizacji, dla głoszenia Słowa Bożego, nic bardziej złudnego. On był misjonarzem, jak wiemy. Żył w X wieku. Poszedł do ludów, które nie znały Chrystusa. Do ludów, które wyznawały pogańskich bogów. Poszedł i głosił Ewangelię. Chrzcił wielu z naszych przodków. I w końcu za Jezusa Chrystusa i dla Jezusa Chrystusa oddał życie, pomogąc śmierć męczeńską. I w tym naszym XXI wieku, który z jednej strony wydaje się być czasem takim prostym w swojej konstrukcji, bo mamy wszystko wkoło, co potrzebujemy. Chcemy coś sprawdzić, a jeżeli mamy dostęp do internetu i urządzenie do tego, by się dowiedzieć czegoś, czego bardzo potrzebujemy, wystarczy wpisać tylko odpowiedni adres i hasło i za chwilę mamy na ekranie wszystko, czego potrzebujemy. Potrzebujemy coś kupić, nie potrzebujemy nawet wychodzić z domu. Wystarczy wejść na odpowiednią stronę sklepu, by dokonać zamówienia, by w ciągu kilkudziesięciu minut czy kilkunastu minut to zamówienie znalazło się w naszych domach. I można by mnożyć tutaj tych życiowych promocji, które otaczają nas w naszym życiu. Ale te wszystkie życiowe,
Światowe promocje, siostry i bracia, potępiają również naszą duchowość. Bowiem wydaje nam się, że przecież Pana Boga nie ma. Po co jest Pan Bóg? Gdzie On jest? Wpisuję w Google czy w jakąkolwiek inną wyszukiwarkę hasło Bóg, pojawia się encyklopedia, w której opisuje się, kto to może być. Ale nikt go nie widział. Nikt nie sprawdził, jak wygląda, jak działa. Takie jest myślenie ludzi XXI wieku. Z jednej strony bardzo technologiczne, bardzo rozwinięte, ale z drugiej strony jakże bardzo uproszczone w swej duchowej konstrukcji, właściwie nie uproszczone, bardzo wysuszone, bardzo zubożałe, ponieważ pozbywamy się z dnia na dzień, z minuty na minutę, z godziny na godzinę tego, co stanowi o istocie naszej duchowości. Wyzbywamy się pobożności, która przejawia się chęcią rozmowy z Bogiem, którego powinniśmy kochać. Wielokrotnie w życiu nawet nas, kapłanów, biskupów, tak nas wszystko zajmuje, zajmują nas sprawy administracyjne, praca w kurii, praca w parafii, praca w szkole, że jakoś brakuje nam czasu, by przyjść do kaplicy, by przyjść do świątyni w swojej parafii i od szefa rozpocząć nasz dzień, od rozmowy z Jezusem Chrystusem, od uklęknięcia przed Jego ołtarzem i od tego, by to On poprowadził nas przez nasze życie. Siostry i bracia, i tutaj pojawia się problem tego, o co się przez cały tydzień chcemy modlić. Wypraszając również pomocy i wstawiennictwa naszego świętego patrona, świętego Wojciecha, męczennika, za wiarę. Chcemy się modlić o świętych kapłanów. O świętych kapłanów. Pamiętam jeszcze przed kilkudziesięcioma laty, kiedy po raz pierwszy przekraczałem drzwi naszego metropolitalnego wyższego seminarium duchownego we Wrocławiu, kiedy spoglądałem w oczy starszych kolegów, seminarzystów i w wielu z tych oczach dostrzegałem, idąc do kaplicy, głęboką pobożność takiego prawdziwego, bezinteresownego służenia Bogu, to wydawało mi się, że nigdy nie nadejdą chwile, o których mówił nam kilka miesięcy później jeden z profesorów, znakomitych profesorów teologii na wykładzie. Któregoś dnia po modlitwie rozpoczynającej wykład powiedział do nas: słuchajcie panowie, bo to był pierwszy rok, więc trudno było do takich młodych kleryków mówić proszę księży, bo taki był zwyczaj, że już tych młodych alumnów nazywano kapłanami. Więc profesor Jan, nieżyjący już, mówi: słuchajcie panowie, pewnie nie za mojego życia, bo pewnie ja tego nie doczekam, ale za waszego będzie to bardzo możliwe. Otóż czytając to wszystko, co widzę wokoło, wydaje mi się, że nadchodzą czasy, gdzie świat się bardzo przeludni. Kula ziemska zacznie być zbyt małą, by wyżywić narastającą ilość ludności. Ludność wzrośnie do kilku miliardów. Wtedy nas było na świecie około 4,5 miliarda, a dzisiaj nas jest 8 miliardów. I mówi dalej ksiądz profesor Jan, że będzie to czas, kiedy człowiek będzie nagminnie odwracał się od Pana Boga. Kiedy będzie zafascynowany światem, który będzie dla niego bardziej atrakcyjny niż Ewangelia, Kościół, to wszystko nie będzie miało sensu. I ten człowiek, którego pewnie będziecie wtedy prowadzili i próbowali prowadzić do Pana Boga, zajęty tymi światowymi atrakcjami, zacznie odchodzić od Kościoła, zacznie kpić z Pana Boga, zacznie mówić: ja nie potrzebuję żadnych pośredników do Pana Boga. I powiedział jeszcze jedną rzecz, która spełniła się zaledwie za kilka miesięcy. A właściwie no trochę więcej, za kilkanaście miesięcy. Zobaczycie krwawiący Kościół. Siostry i bracia,
Ten krwawiący kościół zobaczyliśmy w momencie, kiedy doszło do zamachu na ojca świętego Jana Pawła II na placu świętego Piotra. Natomiast cała reszta jest jak gdyby faktycznie udziałem naszych pokoleń, kiedy widzimy topniejący, roztapiający się w swojej ludzkiej strukturze Chrystusowy Kościół. Kiedy widzimy w Europie i w świecie niszczone świątynie, wyburzane świątynie. Kiedy widzimy i słyszymy każdego niemal dnia o nowych skandalach, które wybuchają również wśród duchowieństwa, wśród biskupów, kapłanów, w całym Chrystusowym Kościele, bez wskazywania w tej chwili na gałąź tego Kościoła, w całym Chrystusowym Kościele. Drodzy, drogie siostry i bracia, wydaje mi się, że to była taka swego rodzaju prorocza, ale jakże ponura i straszna przepowiednia naszego już nieżyjącego profesora. Przepowiednia, która wypełniła się w części. Pytam dzisiaj w kontekście tego wszystkiego, co obserwujemy. W kontekście świata, który podwoił się co do ilości wiernych, ilości ludzi żyjących na ziemi. Ilu z tych ludzi, z tych 8 miliardów poznało Chrystusa? Czy wraz z tym niezwykłym dynamizmem przyrostu demograficznego rośnie również liczba wierzących w Chrystusa? Czy rośnie liczba kapłanów chętnych nieść Ewangelię? Czy rośnie liczba następców świętego Wojciecha, biskupa i męczennika gotowych nieść Ewangelię nawet w takich niebezpiecznych chwilach i w takie niebezpieczne miejsca z narażeniem swojego życia? No właśnie, światem rządzi coraz cięższa choroba, obserwujemy to każdego dnia. Choroba, która jest zainfekowana przez złego ducha, co do tego z perspektywy swojego 34-letniego doświadczenia kapłańskiego nie mam wątpliwości. A objawem tej choroby jest przemożna chęć porzucania wszystkiego, co ważne, co wypływa z głębokiej tradycji, którą otrzymaliśmy od naszych przodków, z tradycji naszego narodu, wiary chrześcijańskiej, katolickiej, odrzucania tego, co szlachetne, a sięgania po rzeczy łatwe, niezobowiązujące. Do tego dochodzi chęć odrzucenia wiary w Pana Boga, która jest coraz częściej utożsamiana jako przejaw postawy i poglądów archaicznych. Kapłanów nazywa się w sposób komiczny dość często. Kapłani, księża, biskupi stają się przedmiotem wielu kabaretów. I to bynajmniej nie dlatego, że próbuje się wyśmiewać ich wady, ale że chce się upokorzyć Chrystusowy Kościół. Jednym z poważniejszych objawów tej duchowej choroby jest również odrzucenie właśnie samego Chrystusowego Kościoła jako tego największego z sakramentów, największego znaku obecności Boga wśród ludzi. Liczy się tylko życie doczesne, bo przecież po śmierci nic nie ma, więc żyj i szalej teraz, póki jesteś zdrowy, póki jesteś zdrowa. Siostry i bracia, skutkuje to wyrzuceniem Boga z rodzin. Skutkuje to wyrzuceniem Boga z naszych urzędów. Nie mówię o polskiej rzeczywistości, ale o świecie, w którym żyjemy. Ze szkół, ze społeczeństw, z ludzkich serc, symboli chrześcijańskich z naszej przestrzeni. Nie pozwala się w wielu krajach stawiać choinek, które są symbolem Bożego Narodzenia, żeby nie urazić poglądów i przekonań religijnych innych, którzy w Pana Boga nie wierzą. I w tych warunkach coraz częściej zastanawiamy się, o co w tym wszystkim chodzi. Zastanawiamy się nad sytuacją Chrystusowego Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. Kościoła, który jest ciągle wstrząsany przez różne wspomniane przeze mnie skandale. Zastanawiamy się, dokąd to nas doprowadzi. I warto byśmy uświadomili sobie zagrożenia, ale byśmy w tych, w
tym uświadomieniu sobie zagrożeń, które na nas czyhają z każdej strony, nie popadli, nie daj Panie Boże, w rozpacz i beznadzieję. Mimo tak wielu sygnałów, które świadczyłyby o całkowitym rozpadzie i upadku Kościoła w wielu regionach świata. Siostry i bracia, Pan Bóg każdego dnia, to co powiedziałem wcześniej, wysyła do serc wielu mężczyzn, bo modlimy się w tym tygodniu o święte powołania do kapłaństwa. Zaproszenie, jakie skierował kiedyś, przed tysiącami lat, do pierwszych, dla apostołów. Również teraz, w przestrzeń świata, w każdej sekundzie płynie Chrystusowe zaproszenie: pójdź za mną. I to zaproszenie jak gdyby puka do serca wielu młodych ludzi, którzy jednak zamknęli swoją duszę poprzez to, że wybrali ten model wygodnego świata. Nie interesuje ich Pan Bóg. Więc Bóg puka w okno, które jest szczelnie zamknięte na Bożą łaskę. Dlatego też ten tydzień modlitw niech będzie czasem, kiedy my wszyscy, chrześcijanie, solidarnie wzniesiemy do Boga szturm modlitewny. Nie o to, by podwoił czy zwielokrotnił święte powołania do kapłaństwa, ale by sprawił, by ci młodzi ludzie odrzucili obojętność. Bo ta obojętność staje się największym zagrożeniem i największym problemem, poprzez który z wielkim bólem, ilekroć przejeżdżam obok mojego wyższego seminarium, które przed prawie 40 laty rozpoczynałem, to z bólem dzisiaj patrzę na puste okna, na brak tego właściwego tętna, którym powinno tętnić to właśnie, powinna tętnić ta Boża instytucja. Dlatego też módlmy się do Pana Boga w tym tygodniu o to, by skruszył obojętne serca młodych ludzi, aby odebrali tę wiadomość, tego Bożego maila, w którym jest wielokrotne zaproszenie: pójdź za mną. Siostry i bracia, musimy pamiętać, i wy drodzy kapłani również o tym pamiętajcie, że jeden święty kapłan zdziała w świecie o wiele więcej dobra niż cała armia tak zwanych przeciętniaków, którym się nic nie chce robić, którzy tylko gdzieś tam przyjęli święcenia kapłańskie, a potem osiedli na laurach, uważając, że są dominus vobiscum, że są święci, że wykonali wszystko. To są ci, którzy zakopali ten talent, który otrzymali w dniu święceń kapłańskich. Oni nie są naśladowcami świętego biskupa męczennika Wojciecha. Nie są naśladowcami i jak gdyby kontynuatorami linii apostołów. Siostry i bracia, ale w tym wszystkim, co dzisiaj mówię, z tego wszystkiego płynie jednak nić nadziei. Bóg nas nie pozostawi samych. Bóg nie pozwoli, by Kościół zaginął. Zagwarantował to nam, mówiąc, że bramy piekielne go nigdy nie zwyciężą. I w tej lekcji wspólnotowości, którą przeżywamy, przeżywając te z jednej strony piękne, z drugiej strony ciężkie, trudne, niezrozumiałe czasy, bo tak one się wymieszały, mają wypłynąć wnioski, które mają nas czegoś nauczyć. Dlatego też starajmy się modlić prawdziwie i autentycznie, nade wszystko o święte powołania do kapłaństwa. O to, by Pan nasz Jezus Chrystus rozbił ścianę obojętności w sercach młodych mężczyzn. I z takim duchem starajmy się iść przez ten tydzień, który rozpoczęliśmy wczoraj. Kontynuujemy i będziemy go kontynuowali aż do soboty. W takim duchu, w duchu rozmodlenia i błagania, by Bóg skruszył obojętność w sercach tych, do których każdego dnia kieruje swoje zaproszenie. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przedstawmy w sercu Panu nasze modlitwy, w ciszy naszego serca. Zechciejmy przedstawić wszystkie nasze modlitwy i prośby, z którymi przyszliśmy na dzisiejszą mszę świętą. I tu do kaplicy, i łącząc się, jak gdyby rozbudowywując tę kaplicę, będąc w zakątkach naszych domów, modląc się wspólnie. Zanieśmy do Boga nasze wspólne błagania. Za święty Kościół Boży. Za pasterzy Kościoła. Za naszą drogą Ojczyznę. Za misjonarzy niosących Ewangelię Chrystusa, za tych, którzy każdego dnia narażają swoje życie dla imienia Jezusa. Za księdza Grzegorza, chorego, leżącego w szpitalu w Stanach Zjednoczonych. Za nasze rodziny. I za nas samych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo to dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk naszych. Tobie go dzisiaj przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wina i wody. Daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który stał się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo to dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk naszych. Tobie go dzisiaj przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą, w duchu pokory i z sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dziś przed Tobą dokona, by się Tobie, Panie, podobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Módlcie się, siostry i bracia, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk naszych na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, aby uczcić śmierć świętego Wojciecha, składamy Ci ofiarę Twojego Syna, która jest wzorem i źródłem wszelkiego męczeństwa, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty włączyłeś do grona biskupów świętego Wojciecha, pełnego miłości ku Tobie i wiarą, i wiary, która daje zwycięstwo nad światem. On, przeszyty włóczniami, obumarł jak ziarno pszenicy, które rzucone w ziemię daje plon obfity. Radujemy się z Jego opieki nad nami i sławimy Ciebie za łaski, których nam udzieliłeś przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze radują się w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże Ojcze, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi i spraw, by lud Twój wzrastał w miłości razem z papieżem Franciszkiem, wszystkimi biskupami świata, mną Twoim niegodnym i pokornym sługą oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Wojciechem, biskupem i męczennikiem, ze świętym ojcem Szarbelem, świętym ojcem Pio, świętym Janem Wianejem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Pana wołajmy do Ojca, który jest w niebie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz czasy, w których żyjemy, pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei oczekiwali
przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie nasz, Ty w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego świętego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami wszystkimi. Przekażmy sobie Chrystusowy znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twojemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało. Oto nasz Pan Jezus Chrystus, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, których zaprosił na swoją ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Amen. Okrzepieni Najświętszym Sakramentem Ciała i Krwi Twojej, prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, abyśmy dzięki wstawiennictwu świętego Wojciecha trwali w prawdziwej wierze i wyznawali ją słowami i uczynkami każdego dnia naszego życia, które żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Prośmy Maryję, aby wyprosiła łaskę zdrowia choremu księdzu Grzegorzowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki.